Przejdźmy teraz do globalnej perspektywy i zastanówmy się, jak pole energetyczne może przyspieszyć proces gojenia. Z omówionych dotychczas informacji wynika, że jednym z powodów, dla których tkanka goi się wolno, jest niewłaściwe funkcjonowanie kanałów komunikacji. Które zwykle łączą tę tkankę z resztą ciała. Nie chodzi tutaj tylko o dopływ krwi czy połączenia z układem nerwowym, ale o bardziej pierwotny system ewolucyjny, występujący u prostszych zwierząt, zwanym siecią kolagenową. Kolagen, który jest najważniejszym białkiem w naszym ciele, pełni również funkcję półprzewodnika elektrycznego. Można go porównać do siatki energetycznej, która pełni również rolę linii telefonicznej i zasilającej. Dlatego, aby naprawić uraz, musimy skupić się na przywróceniu prawidłowej funkcji tej sieci kolagenowej. Powiedzmy, że masz uraz tutaj, musisz znaleźć tkankę w pewnej odległości, która będzie przesyłać sygnały elektryczne do uszkodzonej tkanki, co będzie realizowane poprzez kanały komunikacji, które nazywamy biosurfakami, czyli obwodami bioelektrycznymi. Można je także określać jako biopromieniotwórcze włókna, a także zamknięty obwód. To rodzi wiele różnych dyskusji na temat tego, jak mogą wyglądać produkty oksydacyjne BIOS, nie jesteśmy pewni, jak można je sklasyfikować, czy też jak Karolin przesyła sygnały i otwiera te bioobwody, przesyłamy także transmisję bezprzewodową, więc to działa trochę jak telefon komórkowy i ma to na celu ułatwienie naturalnych systemów naprawczych ciała. Podsumowując, białka ciała są półprzewodnikami, a cała struktura ciała, w tym wnętrze komórek. To półprzewodniki. Oznacza to, że ciało stanowi sieć komunikacji elektronicznej, zdolną do wykrywania i przewodzenia energii oraz informacji, przechowywania informacji i przetwarzania sygnałów. Gdy patrzymy na niezdrową lub uszkodzoną tkankę, tkankę bolesną, z czasem staje się ona mniej przewodząca elektrycznie. Oto jak działa terapia mikroprądowa. Jeśli miałeś starą kontuzję, powiedzmy kontuzję kolana, i masz z nią chroniczny problem, umieszczasz na niej elektrody od jednostki TENS lub mikroprądowe, łączysz je z urządzeniem elektronicznym i włączasz to urządzenie. Wysyła ono sygnał elektryczny, który przesyłany jest z jednej elektrody na drugą i przechodzi przez kolano. Technika ta jest używana przez fizjoterapeutów i lekarzy od dziesięcioleci i pierwotnie nazywała się TENS. Czyli przez skórna elektryczna stymulacja nerwów, ale nowsze technologie używają słabszego, bardziej subtelnego sygnału, ponieważ w ciele mniej znaczy więcej. Słabszy sygnał działa lepiej. Te minusowe terapie stymulacji elektrycznej używają słabego sygnału, co ma kluczowe znaczenie. Urządzenie mikroprądowe, które tutaj omawiamy, ma na celu zwiększenie syntezy białek, produkcji ATP. Oraz replikacji komórek, naprawy DNA i replikacji DNA. Mamy więc trzy ważne procesy, które będą zaangażowane w gojenie tkanki. Moim zdaniem, na podstawie naszych badań, plastry, szczególnie energetyczne i plastry typu Ice Wave z dodatnim i ujemnym polem, działają jak urządzenia mikroprądowe. Nie wprowadzamy prądu elektrycznego do komórek. Powodujemy, że komórki pod plastrami stymulują się. Aktywują i wytwarzają własny, normalizujący prąd elektryczny. To właśnie się dzieje. Plastry powodują, że komórki wytwarzają prąd. Jest to więc naturalna metoda, która, moim zdaniem, jest zdrowsza niż stosowanie zewnętrznych urządzeń elektronicznych, ponieważ normalizujemy proces, który powinien tam być. Czasami zwiększamy produkcję antyoksydantów w komórce, co nadal pozwala na wydalanie toksycznych odpadów. Istnieją różne mechanizmy działania różnych produktów, ale jedną z rzeczy, które zaobserwowaliśmy, jest zwiększenie potencjału napięcia błony komórkowej. Teraz, w przypadku plastrów icewave, nie można zobaczyć obwodu przewodzącego, dlatego musimy przesuwać plastry, aby stworzyć przepływ prądu pomiędzy dodatnimi i ujemnymi elektrodami. Normalne ścieżki przewodzenia są zakłócane w dysfunkcjonalnej tkance. Więc to, co może być strefą dodatnią, może stać się strefą ujemną i odwrotnie. Załóżmy, że tutaj znajduje się bolesne miejsce. Następnie w kolejnym slajdzie zobaczymy technikę zastosowania plastrów. Nazywamy to techniką wspornika. Wybieramy punkt, umieszczamy pozytywny plaster IceWave powyżej lub po jednej stronie miejsca bólu, a plaster w kolorze opalowym po drugiej stronie. Potem pytamy, jak się czują. Mogą odpowiedzieć, że nie zauważają różnicy, więc przesuwamy plaster w inne miejsce. Jeśli nadal nie ma efektu, przesuwamy plaster w kolorze opalowym w inne miejsce. Aż w końcu powiedzą: Nie czuję bólu, co oznacza, że znaleźliśmy miejsce, gdzie przywróciliśmy przewodzący obwód elektryczny. Jeśli trafisz w to miejsce za pierwszym razem, po dwóch sekundach ból znika. Najczęściej jednak zajmuje to minutę, dwie, trzy lub więcej, zanim znajdziesz odpowiednie miejsce. Innym sposobem stosowania plastrów jest umieszczenie brązowego plastra na miejscu bólu. Mamy więc miejsce bólu i bierzemy biały plaster, przesuwając go nad bolesnym miejscem, pytając: Jak się czujesz? Jeśli odpowiedzą: Nie zauważam różnicy, przesuwamy plaster w inne miejsce. Możemy na przykład powiedzieć: a co jeśli przesunę go tutaj? Jeśli odpowiedź brzmi niezbyt, kontynuujemy przesuwanie. Zazwyczaj używam kawałka taśmy klejącej, aby utrzymać plaster na miejscu. Przesuwam go tutaj, potem tam i znowu pytam, jak się czujesz tutaj? Jeśli odpowiedź brzmi trochę lepiej, pytam, lepiej tutaj czy tam? A jeśli jest odpowiedź o wiele lepiej w drugim miejscu, pytam, czy ból całkowicie zniknął? Jeśli odpowiedź brzmi niecałkowicie, przesuwam plaster jeszcze trochę i wtedy słyszę o mój Boże, ból zniknął. Chodzi o znalezienie odpowiednich obwodów, a ponieważ nie można ich zobaczyć, musimy zdawać sobie sprawę, że tkanka jest przewodząca elektrycznie. Jeśli znajdziesz normalny obwód, możesz uzyskać sygnał między plastrami. Punkty akupunktury to jeden ze sposobów, aby to osiągnąć. Są to punkty wejściowe do elektrycznego systemu ciała. Obszary skóry w akupunkturze mają wysoką przewodność elektryczną, pokrywają się z tkanką łączną i białkami półprzewodnikowymi w postaci ciekłych kryształów. Co próbuję powiedzieć? W zasadzie punkt akupunktury leży na linii transmisji elektrycznej. Mamy punkt akupunktury, a pod nim znajduje się obwód elektryczny, linia transmisji elektrycznej. Stymulując ten punkt, tworzysz sygnał elektryczny poprzez normalny materiał przewodzący, i to właśnie robisz. Odkrywamy, że białka ciała mają właściwości półprzewodnikowe są piezoelektryczne co oznacza, że przy rozciąganiu tworzą sygnał elektryczny. Dlatego ludzie czują się lepiej, gdy się ruszają, ćwiczą, tańczą, rozciągają się lub uprawiają jogę ponieważ faktycznie aktywują te obwody poprzez rozciąganie. Tkanka jest piroelektryczna. Co oznacza, że reaguje na ciepło. To dlatego niektórzy ludzie reagują na gorące okłady. Jest również fotoelektryczna, co oznacza, że generuje ciepło pod wpływem światła. Powoduje to powstawanie prądów elektrycznych pod wpływem światła. Mają więc interesujące właściwości elektroniczne, gdy zaczyna się patrzeć na fakt, że materiały, z których zbudowane jest ciało, mają zdolność przewodzenia elektryczności. Pod wpływem nacisku, igieł, światła czy ciepła. To dlatego istnieje tak wiele różnych rodzajów akupunktury: od laserowej stymulacji akupunktury po stymulację elektryczną, stymulację naciskową i stymulację cieplną. Okazuje się, że meridiany to obwody elektryczne, a punkty akupunktury mają większą przewodność elektryczną niż otaczające je tkanki. Odkryliśmy również, że zakłócenie przewodników energii dezorganizuje system kontroli elektrycznej. Chcesz mieć bardziej bezpośredni system elektryczny. Jeśli załóżmy, system jest uszkodzony w jednym miejscu, powinieneś stworzyć jakiś bypass i przywrócić przepływ obwodu. Oto przykład komórki nerwowej. To jest ciało komórki nerwowej, a to jest akson. Jeśli przyjrzysz się temu, zasadniczo masz pole elektromagnetyczne. Ponieważ prąd elektryczny przepływa przez ten akson, tworzy się pole magnetyczne. Jeśli spojrzysz na przepływ energii, pole magnetyczne tworzy się wokół niego w przestrzeni. Można by to porównać do kuli dyni. Więc jest to trójwymiarowe, a nie dwuwymiarowe. Odkryliśmy, że bioelektryczne właściwości komórek nerwowych i białek tworzą meridiany i pola elektromagnetyczne. Blokady w polach elektromagnetycznych. Zakłócają równowagę przepływu energii i funkcjonowanie całego systemu. Dlatego korekcja zablokowanego przepływu energii jest korzystna. Jednym z zaobserwowanych zjawisk jest to, że poprawa przewodnictwa nerwowego jest możliwa. W jednym z badań przeprowadzonych we Włoszech stwierdzono, że przewodnictwo nerwowe się poprawiło. Widzieliśmy setki osób z różnymi problemami, takimi jak utrata czucia w kończynie. Problem z uniesieniem stopy z powodu uszkodzenia nerwu. Po nałożeniu plastrów odzyskiwali pewne funkcje. Moim zdaniem, jednym z efektów jest poprawa przewodnictwa nerwowego. Nie do końca rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, ale jest to obserwacja, którą poczyniłem w setkach przypadków. Stymulacja punktu akupunktury może być wykonana poprzez nacisk, igłę, pole magnetyczne, pole elektryczne, światło lub energię fotonową. Zasadniczo, Zmieniamy ładunek błon komórkowych i przewodnictwo podlegających im polimerów, takich jak białka jaluronowe, które łączą komórki tkanki i krążenie. To jest właśnie Twój bioobwód. Odkryliśmy, że wskutek tego błona komórkowa nie jest tak silna jak białko. Możemy zmienić funkcję baterii komórki i znormalizować prądy elektryczne w tkankach możemy zacząć poprawiać funkcje organizmu, w tym funkcje narządów. Nasze badania elektrointerstycjalne, EIS, które są metodą pomiaru właściwości elektronicznych narządów, wykazały, że dzięki prawie każdemu testowanemu plastrze poprawiamy funkcje narządów, przynajmniej według pomiarów elektronicznych. Odkryliśmy, że biologiczne prądy elektryczne przepływają przez te półprzewodnikowe białka do wszystkich części ciała, aż do wnętrza komórek. Komórki są połączone od zewnątrz do wewnątrz. Istnieje coś, co nazywa się cytoszkieletem. Odkryliśmy, że są one całkowicie zintegrowane z ciałem. Nie mówię tutaj o czerwonych krwinkach czy innych komórkach unoszących się swobodnie. Mam na myśli błonę komórkową, która jest całkowicie połączona z ciałem. Solidne narządy są połączone w przewodowym systemie komunikacji, który sięga najgłębszych części komórki, aż do DNA, mitochondriów i każdej części komórki, tworząc obwód elektryczny. Jest to w zasadzie chemia stanu stałego. Rozwój plastrów Lifewave uwzględnia postęp w zarządzaniu bioelektromagnetyczną energią z uznaniem, że każda komórka w systemie komórek działa z bioelektromagnetyczną energią o określonych częstotliwościach. To pozwoliło Davidowi Smithowi na wykorzystanie procesów bioelektromagnetycznych. Odkryliśmy, że plastry są w stanie absorbować fale świetlne emitowane z powierzchni komórki. Plastry są zdolne do absorpcji długości fal świetlnych, które pochodzą z ciała, z pasma podczerwieni. W plastrze znajdują się materiały, które Dawid Wam pokazał, te małe kryształy. W zasadzie plaster działa jak radiostacja kryształowa. Jeśli chcesz użyć terminu fizycznego, możesz poszukać radiostacji kryształowej. Plastry działają na wielu zasadach radiostacji kryształowych. Radiostacja kryształowa, jeśli kiedykolwiek zbudowałeś taką. Możesz poszukać w internecie, zobaczysz, że możesz odbierać sygnały radiowe bez użycia baterii. Używasz kryształu do przekształcania energii z jednej formy na inną. Kryształy absorbują tę energię podczerwoną, a następnie transmitują częstotliwość do ciała. W zasadzie jest to jak stacja radiowa. Zmieniając formuły tych kryształów, jest to jak radio FM. Masz FM96, które gra rock and roll, FM100, które gra muzykę country, a potem FM101, które gra muzykę klasyczną. Zmiana formuł zmienia pasmo częstotliwości informacji wracających z plastrów do ciała. Odkryliśmy, że te specyficzne materiały absorbują i odbijają określone długości fal podczerwonych. Wiemy, że ludzkie ciało emituje energię podczerwoną w zakresie od 1000 do 20 2000 nanometrów, czyli od 1 do 20 mikronów. FDA uznała, że określone długości fal podczerwonych przynoszą pożądane efekty, takie jak łagodzenie bólu. Wiele programów badawczych wykazało, że długości fal świetlnych mogą wywoływać inne efekty fizjologiczne, takie jak proliferacja komórek, gojenie ran. I zwiększenie produkcji energii. Dawid rozszerzył to również o poprawę produkcji antyoksydantów oraz poprawę snu. Znaleźliśmy te materiały, które. To fascynujące. Szybkie pytanie: czy w terapii światłem mówimy o różnych kolorach światła, które mogą wywoływać różne rodzaje efektów? Jeśli pasmo podczerwone wynosi powiedzmy od 700 nanometrów do 20 000 nanometrów, Mamy tam wiele długości fal. Załóżmy na przykład, że długość fali 1.0.12 będzie miała wpływ na produkcję glutationu. Natomiast długość fali, powiedzmy 2.0.22, może cię uśpić. Mówię więc, że właściwie przez zmianę formuł jesteśmy w stanie zmienić długości fal, które plastry emitują w tym zakresie energii, między 700 a 20 tysięcy nanometrów. I nie emitujemy jednej pojedynczej długości fali. Emitujemy pasmo długości fal między pewnymi obszarami. Rozumiesz? Dobrze. I to przez te kryształy, które tworzymy w plastrach, produkujemy te pasma energii. I ten kryształ wyprodukuje inne pasmo energii niż ten tutaj. O to mi chodzi. Więc w zasadzie, w pewnym sensie, odbijamy lub przekazujemy z powrotem określone sygnały. O to mi chodzi. To jak sygnały informacyjne. A stacja radiowa to muzyka. A stacja radiowa to Elvis. Czy Albo inna stacja będzie grała Mozarta czy Betowena. Obie stacje radiowe wysyłają sygnały radiowe, ale mają różne zakodowane informacje. W przypadku plastrów emitujemy sygnały podczerwone, ale mamy tam różne kodowanie informacji. Czyli plastry absorbują właściwie tę samą długość fali podczerwieni, ale to co emitują jest różne w zależności od sposobu konstrukcji kryształów? Myślę, że to dość precyzyjne. Dobrze. To znaczy, że ciało staje się właściwie źródłem zasilania. Masz to pasmo energii emitowane przez ciało. Plastry zbierają i absorbują tę energię, ale potem kryształy przekazują bardzo wąskie pasmo z powrotem. Więc w zasadzie bierzesz szerokie pasmo energii, w pewnym sensie hałas, i tworzysz z niego informacje. Rozumiem. Interesujące. Interesujące. Jedną z rzeczy, które możemy zrobić, jest odtworzenie efektów antyoksydacyjnych lub przeciwzapalnych. Możemy więc zainicjować konkretne zmiany metaboliczne. Plastry są organicznymi molekularnymi antenami, które mogą przekazywać tzw. Tak fotobiologiczne przekazy potrzebne do inicjowania zmian metabolicznych. Oto antena transmisyjna. W tym przypadku patrzysz na telefon komórkowy i zwróć uwagę na te kable, takie jak są. Pamiętasz ten obrazek, który Ci pokazałem komórkowo? I miała te małe rzeczy wystające, tak jak to? To właśnie one. Z wyjątkiem tego, że jesteśmy mniejsi. To działa w paśmie radiowym, mikrofalowym. A to działa w paśmie podczerwieni. Jeśli ta podczerwień ma wyższą częstotliwość, dlatego długości fal będą mniejsze. Oznacza to, że anteny również będą odpowiednio mniejsze i anteny będą miały wielkość molekuł na komórkach. Ale to ten sam proces, co te małe anteny, które wystają z tego urządzenia. Kiedy patrzymy na błonę komórkową i widzisz te małe linie, zobaczysz błonę komórkową, a te małe białka, białka cukrowe, wystające stąd, będą odbierać inną długość fali energii niż ta tu. Albo inną częstotliwość. Oto antena specyficzna dla konkretnej częstotliwości. Oto kolejna antena specyficzna dla konkretnej częstotliwości. Widzisz, te kryształy są tworzone w plasterku, a plastry składają się z naturalnych substancji. Używając naturalnych, organicznych materiałów, które są nietoksyczne, mógłby się faktycznie otworzyć, wyssać i zjeść. Prawdopodobnie nie smakowałyby zbyt dobrze, ale nie zaszkodzą ci. Nie chcesz tego robić? Jest tam medyczny klej o jakości takiej samej, jak w termicznych plastrowych opatrunkach. Mamy dwie części stworzywa sztucznego i polietylenu. Jest to ten sam rodzaj materiału wykorzystywanego w medycynie. W rzeczywistości produkujemy nasze wyroby w fabrykach, które produkują urządzenia medyczne, więc wykonujemy je według bardzo wysokich standardów. Dlatego używamy systemu produkcyjnego urządzeń medycznych, aby wyprodukować nasze produkty. Teraz produkujemy je w warunkach, które nie są sterylne. Nie są zaprojektowane, aby być sterylne, dlatego możesz je nakładać na skórę. Ale powinieneś nakładać je na nieuszkodzoną skórę. A więc patrzymy na te kryształy, które są tutaj. I to jest przykład długości fal emitowanych przez jeden z plastrów energetycznych, właśnie tutaj. Są tu także liczby fal, inny sposób patrzenia na długości fal. Następnie możesz zobaczyć plastry energetyczne, a potem zobaczysz długość pasma energii. Więc znajdziesz tutaj to pasmo energii.